dosłownie. To sobie jeszcze Jaskier puść habanerę z drugiego aktu. No to sobie, no to habanerę, to jest przecież obowiązkowo, no świetne po prostu. A się zdziwiłem, że Uwertury do Carmen od tak dawna znałem, a nie wiedziałem, że to akurat z tej opery. A to na pewno się zdziwisz nie raz jeszcze w życiu, ile znasz utworów z muzyki poważnej, ze słyszenia, a nie wiesz czego to jest. No. Siema wszystkim. Siema, trochę za późno, cofaj, cofaj. Cześć. Stój. Troszkę do przodu. No troszeczkę. Stój, cofaj, cofaj. Zaraz nie będzie czym cofać. Może z flanki go weźmiemy, co? Bo już czerwoni jesteś. No to nie wiem. I teraz wyjedziemy, to zginiemy. To czekaj, ja wyjdę. Nie mam ten. Nie, już nie mam. Dobra, dawaj kamikadze, kurde. Strzelę z biodra. Dobra, dostał. Stój. Cofaj. Cofaj. Stój, stój, on w niego walnął. Do przodu, do przodu. Stój. Cofaj. Już nie ma co sypać. Stuk, stuk. Na wprost. Tam gdzie dym poszedł. Spierdolił. To podjechać tam? Farma czy wzgórz? Ale ze wzgórza ktoś. Ze wzgórza ktoś łupie chyba. Przyjebał na ten. Do działa. Za mnoj! Masz na lewo patrz. Czekaj, wyjadę za tego. To farma dalej? On skąd nam przyjechał? Kto tu nam wisa na pierd... Masz go? No w proces.
na wprost, tu blisko, blisko, na lewo bardziej. O, to ma jaka ładna przynęta jedzie z przodu, jednostrzałowa. Widzicie, nie? O kurwa, żółto się zrobiło. Pewno stara mu zarekwirowała brędziochę. Niektórzy są tacy Przecież nasz ulubieniec fanboy, to jak patrzyłem na tych statach, co jest na stronie głównej, to fanboy jest tam chyba najlepszym graczem. No, no weź sobie zobacz. Jak tam będziesz na stronie głównej u nas, sobie zobacz ranking graczy, jak masz na serwera. Ci pokażę, że kapitan fanboy jest 13 TH liderem na fanmapsie. Co nie świadczy, że ma wysokie IQ. No, powiedzmy. Counter-Strike'a? Nie wiem, już lolkujesz. Ty się Ignat szykuj i ćwicz, to pogramy w tego. Vampire. A ty przecież na lądzie nie operujesz. A ty na morzu. No właśnie. To ja bym sobie chyba ustawiłbym pse baterię na brzeg. Na Mazury jeżdżą jak chce. Ktoś chce pożeglować, to na Mazury musi najbliżej jechać. Na obóz żeglarski. Powiedzmy, to jest ten napęd, to jest wtedy ten nitro. Jak admirał zjadł i pierdnie w czasie akcji, to nitro ma okręt. O. Pruje dosłownie. Jak ten. Naprawdę, jak płyniesz z wiatrem na pełnym wietrze, a przeciwnik ma... No nie mogę, jakiś drób kurde wściekły kurczę na mnie poluje cały czas. Co się stało? Jakiś drób kurde. Roba wściekłych kurczą. Drób to ty możesz kopać tam, a nie? Już nie mogę, bo mi głowę rozwaliłeś. Kop łopami. Ale nie mogę wcelować. Kurka, trzeba było powiedzieć, Ignat, masz minutę, żeby sobie wykopać grób, bo inaczej będziesz leżał tutaj. Ale ty byś mnie nie posłuchał, także wiesz. Pójdź na kołchoz numer 72. I dokładnie jak pójdziesz, wejdziesz do tego budynku... Nie idź do kołchozu, bo cię nie wypuszczą potem. Jak pójdziesz do tego kołchozu, naprzeciwko budynku, jak patrzysz, jest bunkier. Tam dwóch snajperów siedzi. Siostry. Nie mam siostry. Ta jego porządna strona. No właśnie, nie masz siostry, więc to mi wyobraziłeś. Aaa, no chyba że. I to ona cię skikowała. Tak. Ona nie lubi Mazowsza, no wybacz, no. Ignacy. To głupia z niej, pinda. Te, kika chcesz? Przecież nie masz siostry, to co ty kurde? No, nie istniejących, wyobrażonej. Za nieistniejących członków rodziny też kikujesz? Tak. Za członków. Gdzie jest Andrzej? Czego pan Andrzej nie gra? Witam. Potrzebujemy jego płaczu. Dobry, dobry, sioku. I tak krzyczy takie nie. Dramat człowieka po 30 latach pracy na kolei. Kuźwa, kurka, weź naprzeciwko tego, zdejmij tego dziada. Ja już byłem tam, przejmowałem, mnie zdjęli, a... Ci zdejmij jednym... snajpera, bo nie mogę wejść tam za ten kołchoz. Jest bunkier na północ od kołchozu. Jak ty, próbujesz dla Ignasia swoją siostrę sprzedać, no to ja się nie dziwię, że nie możesz wejść. Ja nie chcę sprzedać, dlatego go kikuję. Nawet, ale ty po prostu, nie masz żadnych zasad. Nawet swoją wyimaginowaną siostrę byś sprzedał. To i snajpera, kurna, wykikuj.
co za menda mnie? Tu mnie as pocisnął, o! Pocisnął, o! Pocisnął, hej! Jak to wesoło zabrzmiało? No jeszcze, drugi będzie jeszcze do adopcji. Trzeźwy jestem. Zaraz drugi będzie do adopcji. Ale Jasie. Dobrze pociskasz, widać. Po szaliku. Ty ostatnio co się z tą stało? Licencjat napisałeś już? A czemu pytasz? Mówisz taki dziwny jesteś, miły, uprzejmy i w ogóle nie przepraszam. Zawsze no byłem, ty, zawsze szoku, byłem miły. Szoku, nikt tego nie zauważył. Pierwszy raz mu dojebałeś tak, aż mu w pięty poszło. No nad gardło słychać poszło. Bo żeby sapiensa miłym nazwać, no to trzeba być rzeczywiście perfidnym. Kurwa, my tu po prawej mamy przejąć. Gdzie ty jedziesz? Gdzie? No. I się spóźniliśmy. Dawaj, robimy im desant. Na tanka. Nie, no. No to na tanka kojarzy, tylko się właśnie pytam o te emo w Szwecji. Po pierwsze słyszę. Emotional group w skrócie. Bardzo. O kurde. Nic, mówię, że z tą tetetką tak latasz, jak ja ostatnio tego Stuga rozwaliłem. No ale poważnie, kurczę, przecież dwa razy strzelił nagle dup. No to myślałem, moje to jest. Że myślałeś? Ale ci się jaskier mózg na ścianie odbił. Już zrobić. Było krótko i zrozumiałe. Tylko nie wszystko, Szaryczek, nie wszystko. Będziesz to mógł z dyktafonu spisać. Już by się pochwalił. Już ty pobor... Przynajmniej powiedz zanim strzelasz. Wiem. Tak to się mówić. Powiedz, wiesz? Przepraszam. Bym wiedział, że to ty, to bym strzelał niecelnie, Asie. Kurwa, daj mi szansę przynajmniej. Ty tak zaraz bez ostrzeżenia jeb... Strzało i gotowo. Bardzo ładnie trafił ktoś. Nagrałeś tam to? Powiedz, kiedy strzelasz.